Czy wzgórza piastowskie wzbogacą się o nowe trasy rowerowe, także takie dla najbardziej wymagających miłośników jazdy jednośladami po górach? Jest na to olbrzymia szansa. Pierwszy krok został wykonany. U stóp wieży Bismarka podpisano list intencyjny o współpracy i udostępnianiu obszarów leśnych na rzecz turystyki rowerowej. Pod listem podpisali się Marcin Zając ze Stowarzyszenia Amatorów Kolarstwa YOLO Bike, które było inicjatorem pomysłu, nadleśniczy nadleśnictwa Zielona Góra Rafał Ozimiński oraz samorządowcy, wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Konkol i prezydent Janusz Kubicki. Tutaj inicjatywa stowarzyszenia YOBIKE, która ma służyć temu, abyśmy oznaczyli we właściwy sposób te trasy, przygotowali je, poczynając od tych takich prostych do tych, które już będą wymagały naprawdę dużej kondycji, bo na tych wzgórzach można zgubić płuca, próbując podjechać, więc cieszę się z tego. Marzyło mi się zawsze, żeby ten teren cały tutaj, poczynając od kąpieliska Bochli, poprzez ogród botaniczny, aż do Górki Tatrzańskiej, służył rekreacji i wypoczynkowi, więc żeby było jak najwięcej różnych elementów, z których będzie można skorzystać, a fachowo przygotowane trasy rowerowe. Cóż, tylko i wyłącznie wsiadać na rower przy tak pięknej pogodzie i zwiedzać. Pierwszym etapem ma być rodzinna trasa dla każdego. Zaczyna on się gdzieś przy ulicy Użyckiej, dochodzi do Wilkanowa, zahacza od wzgórza tutaj o wieżę Bismarka i z pętlą, jak dobrze kojarzę, dochodzi do kąpieliska w Ochli. To jest taki dosyć duży obszar. 12 kilometrów to jest co przejechać, tak? Plany stowarzyszenia sięgają jednak znacznie dalej. Chodzi nam o stworzenie sieci ścieżek rowerowych, które będą na tyle zróżnicowane, że będzie można sobie przyjechać tutaj z rodziną, z dziećmi. Będzie można zrobić sobie mocniejszy trening MTB, ale też będzie coś dla takich rowerzystów typu enduro czy downhill w kontekście wyskoczni, ewentualnie takiego jeżdżenia grawitacyjnego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 12-kilometrowa rodzinna trasa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Była koncepcja, jak Państwo wiecie, zagospodarowania również Górki Tatrzańskiej.